kochani, witam się z Wami serdecznie w nowym vlogu. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo powiem Wam, że jest dopiero 8 rano, a ja nie śpię chyba od 5. Po prostu nie mogę spać. I stwierdziłam, że coś tam dla Was nagram. Czy nie coś, mam taką pogadankę, ale też Wam pokażę, bo ciocia jedzie do Turcji, pokażę Wam też za chwilę, jak się pakowali. Mam nadzieję, że uda mi się też uchwycić moment, jak będą wyjeżdżać, z tego względu, że ja mam dzisiaj wizytę u lekarza i nie wiem, czy zdążę na czas, żeby ich pożegnać. Także zapraszam Was teraz do oglądania tego filmiku. Na pierwszy rzut chciałam Wam powiedzieć właśnie o tych pożarach, które są w Turcji, bo bardzo dużo osób mnie o to pyta, czy moja rodzina jest tam zagrożona, czy w tej okolicy są pożary. To u nas w Kahramanmaraş pożarów nie ma, ale jak sami widzieliście w telewizji, są pożary bardziej w tych miejscach turystycznych też, jak Bodrum, Marmaris. Marmaris w ogóle płonie, a ja tak kocham Marmaris i te piękne okolice, tam gdzie ja jeździłam z Hakanem właśnie motorem, żeśmy sobie wynajęli nie motor, skuter. W tych okolicach wszystkich, gdzie jeździliśmy właśnie tym skuterkiem, wszystko po prostu płonie, więc ja jestem przerażona. Ale wiem, że dużo państw pojechało z pomocą do Turcji, bo po prostu nie mogą tych pożarów ugasić. Wiem, że nawet polscy policjanci i strażacy, także brawo dla nich, pojechali też pomóc Turcji. I teraz tak, są różne spekulacje, jak to się stało, że w ogóle takie pożary. Po pierwsze, w Turcji jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco teraz. Moja teściowa, jak dzwoniła, powiedziała, że w słońcu potrafi być 52 stopnie, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Jeszcze tutaj przy mojej gadce o pożarach chciałam Wam puścić taki klip, który ściągnął mi Hakan z internetu. Ja Wam powiem tak, troszeczkę to inaczej pokazują w telewizji, troszeczkę inaczej pokazują to ludzie, którzy mieszkają tam, są na miejscu, nagrywają na żywo, wstawiają zdjęcia na jakieś tam grupy na Facebooku i tak dalej. Mój Hakan cały czas to śledzi, dlatego wysłał mi właśnie taki jeden z filmików, więc jak będę teraz rozmawiać, to będziecie mogli sobie zobaczyć tutaj z boku taki klip właśnie z pożarów w Turcji. I nie oszukujmy się, w Turcji też jest mnóstwo śmieci wszędzie, więc to mogło, wiecie, mogło gdzieś leżeć szkło, mogło się zapalić, mógł ktoś to zapalić, także różne są spekulacje. Też się mówi nawet, że dosyć często podpala się w tych miejscach turystycznych lasy, żeby mogły powstać hotele, też tak mówią, z tego względu, że nie zawsze dane miejsce, dany prezydent miasta czy tam państwo, ten prezydent bardziej, pozwala na to, żeby w tym miejscu wybudować hotel, bo są lasy, bo wiecie, są zwierzęta i ktoś na przykład to podpali, nie ma lasu, można postawić hotel, prawda? Też takie spekulacje były. Też się mówiło o tym, że właśnie, że ktoś to podpala. No różnie się mówi. Mi się wydaje, że to po prostu jest dlatego, że są właśnie takie upały w Turcji i to się tak rozprzestrzenia. Straszne upały i wiatr, który po prostu nie pomaga, a więc przeciwnie, nasila to wszystko. Także mam nadzieję, że Turcja sobie da z tym wszystkim radę i że jakoś zażegnają te wszystkie pożary, bo to, co się dzieje, to jest naprawdę koszmar. Giną zwierzęta, ludzie tracą swoje dobytki, palą się właśnie domy, wszystko co mają, zwierzyna, szczególnie ci ludzie, którzy mieszkają na wsiach, gdzieś tam właśnie w górach, w tych lasach, tracą po prostu wszystko. I to jest naprawdę bardzo, bardzo przykre. Przy tym giną zwierzęta, palą się no, ptaki, no różnego rodzaju zwierzyna się pali, więc to wszystko ginie. I to jest po prostu koszmar. Mam nadzieję, że siłą innych państw, z pomocą innych państw, Turcja zażegna w końcu te straszne pożary. Jeśli chodzi o następny temat, który chciałam poruszyć, chciałam zrobić osobny filmik, ale uwierzcie mi, że mając teraz trójkę dzieci w domu i ja w ciąży, już przy końcówce ciąży, jak sami widzicie, tych filmików nie ma co drugi, co trzeci dzień, tylko teraz co czwarty, bo po prostu się nie wyrabiam z tym wszystkim. I chciałam też wspomnieć o zbiórce, która jest na małego Miłoszka, z pomocą. Rodzice zbierają dla niego pieniążki, bo jest poważnie chory. Ja Wam zostawię wszystkie linki, wszystkie artykuły pod tym filmikiem, bo po prostu tego by było bardzo dużo, żeby opowiadać. Ja Wam też tutaj wkleję zdjęcie Miłoszka,
Miłoszek jest właśnie poważnie chory, potrzebuje pomocy, potrzebuje zbiórki, także jeśli macie ochotę wpłacić jakąkolwiek złotówkę, jakąkolwiek cegiełkę, to oczywiście Was do tego serdecznie zapraszam. To jest malutki człowieczek jeszcze, który naprawdę walczy o życie i my wszyscy jesteśmy w stanie mu w tym pomóc. Także jeśli ktoś ma ochotę dołożyć się do tej symbolicznej cegiełki, to Was serdecznie zapraszam. Ja Wam wszystkie linki zostawię oczywiście pod filmikiem. Elif lubi sprzątać razem ze mną. Jak widać, co robi. Elif, to nie jest mydło. No, całą pastę zużyję. No, czyli będę musiała to zaraz z powrotem posprzątać. Spryskałam całą łazienkę. Właśnie będę wszystko myć. Toaleta już jest umyta. A Elif ma tutaj zabawę, więc myjemy razem, nie Elif? Elif jeszcze w ogóle w piżamie, bo jest rano, ale mówię, będę mogła się spodziewać za niedługo gości, więc chciałam już mieć wszystko ładnie posprzątane. Teraz nie przeciągając, zapraszam Was na urywki filmików z pakowania. Tam zobaczycie, jak ciocia pakuje się do auta, że tak powiem. Auto mają takie same jak my. Takie, marka jest inna, ale ogólnie wszystko jest takie same. Rzeczy było nawet sporo, jak sami zresztą za chwilę zobaczycie. U nich pakowanie wygląda troszeczkę inaczej, bo wszystkie dzieci są już dorosłe, no nie dorosłe, ale duże, większych rozmiarów. Także nie mogli też sobie zrobić takich łóżek, jak my robimy, że dzieci mogą spać tam, czy cokolwiek innego. A rzeczy było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ciocia się stresowała, no ale podołali. Dzisiaj jeszcze będzie ciocia dokończać resztę. No i nie przeciągając, zobaczcie sami, jak to wyglądało. Także zapraszam teraz do oglądania. Tata! To bo? Nene! Nene! Zaraz się idę przyciągnąć jutro. To mam do nohady. Salena! Gierszyrus! Węgit mi dżam! Węgi tym za ten. Jeter. Bye bye. Gdzie dziadek jedzie? Elif, gdzie babcia jedzie? Gdzie nana jedzie? Do Turcji jadą jutro, tak? Na wakacje. Cała rodzina. Chodź. Ciotki brat z żoną. Elif, pani umie w tym dniu z domu. Elif, bardzo dziękujemy. Elif, bir daha gelmek Elif'i göremeyeceğim. Baba, Elif'i göremeyeceğim artık. Görünme. Ama bu da papi. Yok ya, onu yapacağım. Kokar ya, sıcak. Bir daha Aç. Aç. Popi. Bu çamaşırlar. Baba telefonum nerede? Gamex. Kim telefonda maske? Şu plastik girdi, şu girdi sakat. Yarın geçer. Gel de sakın için at. Tamam. Çıkardım abi. Prowadzić Jasina do domu, tak jak przed chwilą widzieliście. Ciocia jedzie na wakacje i się pakują, ale u nich jest problem taki, że oni wszyscy są przy kości i jest mało miejsca w aucie, a bardzo dużo rzeczy. Więc kombinujemy, żeby ich tutaj jakoś pomieścić. No zobaczymy, jak to będzie. Już jest pół do dziesiątej, więc nie chcemy za bardzo hałasować.
Dzieci biegają. Idziemy dalej pakować. Gule, gule! No, tak jak wam wspominałam, ciocia na pewno nie wyruszy o 13, bo już jest prawie 14. Jak tutaj kuzyn parkował, to się pytałam, kiedy wyjeżdżają, to powiedział, że on jeszcze musi się wykąpać, jego siostra. Także, o, tak myślę, że o 16-17 dopiero wyjadą. Hakan też jeszcze jest, to jest Hakan na auto firmowe. Tu jest nasze. Bo ja byłam na wizycie u lekarza. O, Hakan idzie śmieci wyrzucić. I jedzie do pracy z powrotem. No, jeszcze mam chwilę, żeby z wami porozmawiać. Nie wiem, czy ciocia pojechała, czy nie. Auta nie ma. Ale przed chwilą była u mnie ich córka i powiedziała, że jeszcze nie są gotowi. No i chyba jeszcze nie pojechali. Może gdzieś do sklepu skoczyli, czy coś. Mam nadzieję, bo chciałabym się z nimi jeszcze pożegnać oczywiście. Chciałam wam zdać relację oczywiście, bo byłam dzisiaj u lekarza. No, nie będę ukrywać, że dziecko jest niezbyt duże. Zresztą miał wszystkie moje dzieci. Moje dzieci nie były jakieś tam duże, ale malutka jest mała. To jest 33 tydzień i ma 2 kilo 300 gram. Także nie jest duża. Dostałam skierowanie do szpitala, bo ja, tak jak wam wspominałam w poprzednich filmikach, będę mieć cesarkę. Dzwoniliśmy do szpitala. Okazał się numer nie na tą część, co powinnam, nie na ten oddział, co powinnam zadzwonić. Ta pani podała nowy numer, ale wytłumaczyła nam, bo moja pani doktor powiedziała, że max do 38 tygodnia robią cesarki. W szpitalu powiedziała pani, że do 37 maksymalnie, no i z moimi tam tymi może być także w 36, czyli może być tak, że za 3 tygodnie już będę miała małą w domu. Tak to szybko zleciało, że po prostu nie ogarniam. W sobotę Haka będzie składać łóżeczko. Jeszcze wam nie powiedziałam, jak mała będzie miała na imię, a tutaj za 3 tygodnie już będziemy mieć ją w domu, jak dobrze pójdzie. Także w poniedziałek jeszcze raz będziemy dzwonić do szpitala, bo na tamtym drugim numerze nikt nie odbierał. Piątek jest może dlatego i w ogóle. No, czyli w poniedziałek będę wiedzieć więcej, to na pewno będę dla was nagrywać. Pojadę na wizytę do szpitala, zobaczę, kiedy mnie tam mówią, co i jak, i już się nie mogę doczekać. Trochę się stresuję, trochę się boję, ale dam radę. Kto nie, jak ja. Myślałam, że ciocia pojechała, bo na chwilę znikło auto, ale dalej są. Jest godzina 16, jeszcze nie wyruszyli, tak jak wam wspominałam. U nich nigdy nie jest punktualnie, oni zawsze się spóźniają parę godzin. Także ja też wiedziałam, że tym razem na pewno się spóźnią, także pojadam wieczorem. Lecę, kochani, lecę z wodą. Tak jak wam mówiłam, auto się polewa na szczęście i się życzy szerokiej i szczęśliwej drogi. Wzięłam wodę. Akurat słonko wyszło pięknie, bo cały czas padało. Jadę żegnać ciocię Eli w śpi. Jasin tam siedzi w domu z Enisem. No. Alena! Hazır mısınız? Oh, ne güzel. Bak. Biz burada. Bu dak box biraz uyumadı mı? Ver. Yasin. Çekeyim, ne vlog diyeceğiz. Ararsın hep anne. Enişte hiç mi arabada sigara içti? Rahatsız ediyorsun her şeyi. Ablanın nerede gözü geldi abi? Diyecektim bu ne giriyor içeri? Hadi Elif. Cüs yenge. Hadi cüs. Hadi ya Yasin. Hadi yenge görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Dikkat et. Hadi Elif. Kuzu.
uyandı şimdi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Elif, 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 Elif. Hadi Elif. Kuzum benim, hadi çiz Erva. Erva sana çiz. Anneanne sen söyle. Hadi bak, kay çabuk. Hadi kay çabuk. Allah korusun. Anne. Onu kenara çek, koyarım, bekle. Ich hab das Heul von dir, Sarah. Ich hab schon da. Sarah, Sarah, im Gitar, Sarah, im Baba, im Heul. Baba, im Heul. Çekeceğim. Hadi Bilal, görüşürüz. Dikkat et. Yasin, uważajcie, chodźcie tu, będziecie lać wodę. Yasin, no na auto. Nie ma Baśka. Anne, suyu açtın mı? Hadi. Także jak przed chwilą mogliście zobaczyć, ciocia już pojechała z wujkiem i z dziećmi. Poleciały łzy, bo jakby nie patrzeć, to jest naprawdę daleka, ciężka droga. To jest 3000 km. Laliśmy tą wodą właśnie dlatego, żeby życzyć im szczęśliwej, szerokiej drogi. Bez żadnego wypadku i żeby tak samo szczęśliwie wrócili tutaj do nas. Także no, popłakałyśmy się z ciocią, jej siostra tak samo. Także ja już będę dzisiaj tego vloga dla was kończyć. Idę odpoczywać. No i będę was informować na bieżąco, jak dojechali, czy stali w korkach, czy nie. Także zawsze coś wam, zawsze wam jakieś informacje po prostu przekażę od nich. Także życzę wam miłego weekendu. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego vloga.